Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej premierze o króliczkach. Także, moi drodzy, dzisiaj sobie porozmawiamy. Adopcja WS Kupno. Co to jest? Czy adoptować, czy kupować? W tym wszystkim dowiecie się już za chwilę, ale nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału oraz zostawić łapkę w górę. Także myślę, że możemy zaczynać. Moi drodzy, najwyższy czas rozpocząć naszą przygodę z królikami kolejną. Także możemy rozpocząć. No to co? Śnieżka gotowa? Śnieżka już porozwalała wszystko i tak i tak. Lecimy. No dobra, no to co? Adopcja WS Kupno. Czyli już możemy rozpocząć, prawda? Tak, już wszyscy słuchają. Wszystko gra pięknie, ładnie, nic się nie tnie. Nie, wszystko się gra. Dobra. No to co? Adopcja WS Kupno. Mit królika pluszowego, pluszowej zabawki sprawia, że decyzja o zakupie pozornie bezproblemowo zwierzątka podejmowana jest pod wpływem chwili. I tak oto mały królik staje się doskonałym prezentem bez okazji, niespodzianku. Na urodziny, komunie, Boże Narodzenie czy Walentynki. Obok psów i kotów, króliki są jednymi z najbardziej popularnych zwierząt domowych. Ale problem ich bezdomności jest w dalszym ciągu mocno bagatelizowany. Kolejne lata pracy stworzenia pomocy królikom dowożą, że dach nad głową nieustannie traci ogromną liczbę królików w całej Polsce. Pod naszą opieką co roku trafia ich na ich zawsze minimum kilkaset i ilu nie wierzy, ciężko. Co oszacować, ale mają świadomość tego, jak małe szanse na przeżycie, na wolność ma królik udomowiony. Możemy się domyśleć, że są to zatrwające liczby, bardzo duże. No i teraz tak. Adopcja zwierzęcia. Aha, dobra, zanim to powiem. Tutaj mamy przykład w tym pierwszym artykule, co przeczytałam. Mamy przykład taki, że jeżeli mamy jakiegoś króliczka pluszowego, to kupujemy go bez podejmienia kilku dni, tylko w jednej chwili. Ale jeżeli chcemy sobie kupić króliczka, który jest po prostu w sklepie zoologicznym, czy jest w jakiejś adopcji, tak? To na to potrzeba czasu. I to bardzo dużego czasu. Ponieważ musimy... O tym powiem za chwilę. O tym właśnie będę teraz czytać. Więc adopcja zwierzęcia powinna być decyzją świadomą, którą akceptują wszyscy członkowie rodziny. Przed adopcją należy zapoznać się z charakterystyką gatunku, jego potrzebami, zasadami żywienia i opieki. Kiedy poznamy wszystkie i zaprzeciw, unikniemy rozczarowania i oszczędzimy zwierzęciu stres związany z przeprowadzką do nowego domu i z powrotem, jeśli królik nie okaże się zwierzęciem dla nas. Jest to właśnie coś takiego. Jeżeli ktoś nie chce się zgodzić na to, żebyśmy mieli jakiegoś pluszaczka w domku, no to
no to wtedy po prostu musimy się do tego dostosować. Jeżeli nie mamy powyżej 18 roku życia, ja akurat mam powyżej. Jeżeli ktoś nie ma powyżej 18 lat, musi się decydować tylko na temat rodziców, prawda? Dlaczego? Dlatego, że może być tak, że po prostu w pewnym momencie ktoś nie będzie chciał mieć, prawda? A zarazem może być tak, że ktoś się na to zgodzi i będzie chciał, żebyście sobie tą kuleczkę małą wzięli. Także musimy się dostosować do tego, że musi to być tylko decyzja wszystkich domowników, prawda? Chyba, że się jakoś da kogoś przekonać, to jest jeszcze coś innego. No i następny artykuł opowie teraz o czymś zupełnie innym. W przypadku adopcji ze stworzenia pomocy królikom zawsze istnieje możliwość skorzystania z opcji domu tymczasowego. Daje to szansę na sprawdzenie się w roli opiekuna królika. Nie zawsze, mimo najszczerszych chęci, będziemy to zwierzę, z którym zajmujemy wspólny język i będziemy w stanie mieszkać pod jednym dachem. Tak. Czyli to jest to wszystko, co powinno być. Co jest tu napisane. To on już nawet nie muszę tłumaczyć, bo już wiadomo, o co chodzi. No i teraz tutaj jest taki wydruk na czarno. Nasze oczekiwania względem zwierząt są różne. Jedni cenią sobie indywidualizm i energię, drudzy spokój i potulność. Nigdy nie będziemy mieć pewności, co wyrośnie z małej, puchatej kulki sprzedanej w sklepie. Adopcja królika, mamy pewną wiedzę na jego temat. Od pośrednika adopcji wiemy, jaki jest stan jego zdrowia oraz jakiego zachowania możemy się po nim spodziewać. To bardzo istotne przy wyborze. Dobra, odpowiedniego zwierzaka. Przed przyjęciem podopiecznego pod swój dach zostajemy odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w wiedzę z zakresu opieki nad królikami. Inspektor adopcji nie będzie nas czarował, bo nie zależy mu na sprzedaży i zysku. Bez ogródek powie co? Siusianiu ścian, podgryzania mebli i blizn po ugryzieniu. No. Wszystko po to, abyśmy mieli prawdziwy obraz tego, jakimi zwierzakami są króliki oraz by decydować o adopcji. Nie była pochopna i nietrafiona. Robimy to dla zwierząt. Także to jest wszystko. Także moi drodzy, na dzisiaj mamy temat już zakończony. Oj, co ja zrobiłam? Nic, okej. Okay. Także jest to bardzo mądry na dzisiaj temat. Adopcja vs kupno. Także daje do myślenia, daje również, że zanim po prostu weźmiemy sobie zwierzaczka, powinniśmy mieć o nim dużą wiedzę. Nie tylko na przykład z filmików jakichś tam, ale również wiedzę, co królik i jak królik powinien po prostu funkcjonować z nami. Czy jest taka możliwość, żeby był, czy nie ma możliwości, żeby był, to już tylko zależy od was. A wy, jeżeli chcecie sobie kupić jakiegoś zwierzaczka, to zacznijcie po prostu uczyć się być im dobrymi opiekunami. I co?
i dbać o nie najbardziej. Najważniejsze to jest dbanie, żeby królik miał raj razem z wami. Tylko zawsze kupuje się parki. Czy adoptuje. Także, moi drodzy, na przykład sprzedawca nie powie wam, bo sprzedawca, znaczy powie wam mniej więcej, że będzie myślał, że to jest chłopiec albo dziewczynka, tak jak było ze Śnieżką, że facet myślał, że to jest chłopiec, a okazało się, że to jest dziewczynka. No i na przykład jak się go zapytacie, czy macie szczotkę, na przykład, żeby wyczesać kłaki królika, to on wam powie, że... Ja miałam taką sytuację. On wam powie, że to nie trzeba. Że nie trzeba, że królik, że ten królik to ma taką racę, którą na przykład nie trzeba czesać, bo on będzie krótko ten, a dzisiaj okazało się, że jak czesałam Śnieżkę, to bardzo dużo kłaków z niej wyszło. Także no lepiej po prostu poduczyć się, przeczytać sobie wszystko. I myślę, że to tyle na dzisiaj. Także moi drodzy, życzę wam, abyście sobie spokojnie odpoczywali. Życzę wam spokojnej nocy, super niedzieli, super poniedziałku, super wtorku, super środy, super czwartku i super piątku, a ja zaczynam urlop i będę się lenić tak jak Śnieżka. Także moi drodzy, żegnam się i widzimy się dopiero 28 października, to jest piątek. Także dzięki, że byliście. No i do następnego. Buźka. Buźka, buźka. I chwilkę jeszcze zostawiam was z królową. Także do następnej premiery.